Siemanko. Dzisiaj odkurzacz pionowy chcę Wam pokazać. Philipsa, seria 8000. Tych odkurzaczy z serii 8000 jest kilka rodzajów. Ten jest, tutaj pokażę Wam jeszcze pudełko. Tutaj są pokazane akcesoria. Ten jest taki troszkę uboższy. To jest Pro Max, ponieważ on nie ma szczotki razem z podkładką, taką nakładką mopującą, ponieważ mi to nie było po prostu potrzebne, nie potrzebuję urządzenia, które mi myło podłogę, tylko urządzenie, które będzie odkurzało. Otworzymy sobie, zobaczymy, co tam ciekawego. Z tego, co wiem, bardzo dobre w tym odkurzaczu jest to, że bardzo długo można sprzątać na jednym naładowaniu baterii. Dobra, patrzmy, co mamy w zestawie. W zestawie mamy rurę. Rura jest fajna, ponieważ możemy sobie zrobić w ten sposób i od razu możemy odkurzać samą rurą z taką szczotką. To jest dość fajne. I teraz nie wiem, jak to z powrotem złożyć. Dobra, później do tego dojdę, bo nie chciałbym popsuć. Jest rura. Zasilacz z takim magnetycznym zaczepem. Będziemy odkładać wszystko po malutku. Stacja taka do odwieszenia odkurzacza. Powiesić sobie można na ścianie i wtedy go można sobie odkładać na to. Co Wam jeszcze powiem, fajnie, że jest wszystko zapakowane w taką wytłaczankę, a nie w styropian. Bo raz, że ciężko potem coś się go pozbyć, a dwa, że wszędzie w domu jest potem nakruszone. Turboszczotka. Szczepiona jeszcze gumką. Nawet dwoma gumkami. Może ja te gumki sobie zostawię. Szczotka ma podświetlenie tutaj LED-owe. Szczotka sama jest, dość łatwo ją wyciąga się, bo tutaj się, z tego co pamiętam, tak, o, i można wyjąć ją razem z tą tutaj szczoteczką boczną. To później sobie wyjaśnimy. Mała turboszczotka do czyszczenia sow czy jakichś innych takich pomieszczeń, mniejszych rzeczy, żeby tutaj wybijało jakąś sierść, jeżeli ma się zwierzęta czy inny brud z takich miękkich rzeczy, jak właśnie wersalki czy coś. Szczotka szczelinowa i taka po prostu. Taka szczotka, tutaj mamy kołki, jak będziemy chcieli do ściany przykręcić tamtą stację. Coś jeszcze mamy. Odkurzacz sam to zaraz. Mnóstwo papierów, mnóstwo książek. Na razie zostawiamy. I chyba nic tu więcej nie ma. Oprócz samego odkurzacza, który wygląda w ten sposób. Tak to wygląda. Tu zakładamy węże. Tutaj pewnie zaczepiamy, znaczy ten magnetyczny do ładowania. Silnik. Wszystko tego. No nic, zaraz się tutaj popatrzę, jak tam ten wąż zrobić, jak to wszystko wygląda i dalej, zaraz do Was wrócę, pokażę Wam dalej. To tak, pokażę Wam to, jest fajnie tak pomyślane, że to się po prostu, tu jest takie zaczepienie, potem jeszcze chcę wyjąć, a to się zwyczajnie wkłada i sobie tutaj tak pyk robi i się trzyma i wtedy jak powiesimy odkurzacz, o, to on nam będzie się ładował. Od razu. Natomiast ja. Moment, chwila, żeby nic nie zrobić, bo po co? Jak mamy w ten sposób, czyli po prostu bez, nie mamy tego powieszonego, to zwyczajnie przykładamy to i to się trzyma magnetycznie i nam się tutaj ładuje. Odkurzacz jest skonstruowany w ten sposób, że tu jest jego jakby przód, tu gdzie pojemnik.
Tutaj mamy tylko włącznik. Trzy tryby mocy i szczotka. Jak widzieliście, jest ma podświetlenie. To jest taki specjalny patent Philipsa, że tutaj są, widzicie, szczeliny, dzięki czemu śmieci są tak zbierane i zagarniane i tutaj wciągane, żeby jak najmniej zostawiał po prostu po sobie, żeby nie rozpychał śmieci na boki. Czy to się sprawdza? Dokładnie nie wiem, ale sprawdzimy to w praktyce. Sama szczotka, jak już pokazywałem, łatwo się wyjmuje. Można ją wyczyścić, łatwo włożyć, bez problemu. To wszystko jest połączone tak w przyciskach, że wyciągamy, naciskamy, wyciągamy. To też zwyczajnie się po prostu wkłada i składa. Tutaj możemy te rzeczy zakładać, dodatkowe szczotki, na sam odkurzacz, bez problemu. To czy to. Przemknie tak, tylko tak. I możemy zwyczajnie odkurzać takie te małe rzeczy. No, samą rurę możemy założyć również i samą rurą odkurzać. Tak jak już pokazywałem wcześniej, jak to było pokazane. Boże, będę teraz kombinował i mieszał, zawsze się plątał. No i na rurę tą główną szczotkę możemy nałożyć i sprzątać. I tak to wygląda, ale jeszcze zanim skończymy, to chcę Wam pokazać, jak wygląda sam pojemnik. Jest, jak widzicie, dość spory, mieści się dość dużo brudu. Wyciągamy go zwyczajnie, po prostu otwieramy i wysypujemy śmieci. Tu mamy filtr, jeden, który troszkę przekręcamy odrobinę i wyciągamy. To jest, z tego co wiem, wymienne, można to dokupić, takie coś. I gdzie to założę, bo nie wiem, czy czasem coś mi się nie wciągało. I tu mamy kolejne filtry, które też prawdopodobnie, nawet na pewno, co jakiś czas trzeba wymienić. To jest taka jakby gąbka. A to jest, powiem Wam, chyba na stałe przyklejone, więc tego się nie wymienia. Chyba że całe to pewnie plastikowe. Albo tylko tą gąbkę, a to po prostu jest to, jakie jest. Tak to wygląda. Tylko że odwrotnie. No. No i takie coś kosztuje ponad 1000 zł, dokładnie nie wiem ile, szczerze mówiąc. Ale myślę, że nam się sprawdzi, bo jak się ma tutaj podłogi, ten to taki odkurzacz, to fajna rzecz. Fajnie się go trzyma, dzięki temu, że ten silnik jest na dole, to tak fajnie jest środek ciężkości ustawiony, że to nie przeszkadza. Nie jest to ciężkie przy sprzątaniu i powinno się spokojnie, fajnie dać radę odkurzać. Aha, tu jeszcze chciałem powiedzieć, że tu jeszcze jest wyświetlacz, który pokazuje stan baterii. Cicho, nie hałasuj. Stan baterii i prawdopodobnie konieczność wymiany filtra również na tym wyświetlaczu będzie pokazywana. Tak to wygląda. No i chyba byłoby na tyle. Nie wiem, czy będę go przyczepiał tymi dybelkami. Zobaczymy. No, a na razie trzymajcie się. Do następnego filmu. Hej.